Z Mariuszem się znam i bardzo lubię i mamy fajny przelot, jak to się mówi. Na pewno będziemy się wygłupiać trochę, dowcipkować, nawet z Heleną. Helena oczywiście budzi wielki szacunek, dama czeskiej piosenki międzynarodowej w ogóle sceny, ale ja czułam, że ona ma takiego diabełka w sobie. Już sobie żartowałyśmy i wiem, że to ona będzie chyba najbardziej surowym jurorem, tak mi się wydaje przynajmniej. Czyli pani Helena będzie oceniać merytorycznie, a wy będziecie rozładowywać napięcie. Myślę, że w przypadku takiego programu, gdzie śpiewają osoby dorosłe, które nie chcą robić kariery w tym temacie, bo niektóre już mają, już to robią, to byłoby nawet nie taktem i trochę z naszej strony głupim posunięciem, żeby wytykać merytoryczne błędy komuś, kto po prostu się chce bawić w tym programie i śpiewać i bawić państwa, widzów. Więc myślę, że to trzeba troszeczkę z przymrużeniem oka potraktować te nasze jurorskie wypowiedzi, ale z drugiej strony, jeśli to jest przygoda, która ma zostawić taki fajny ślad w kimś, kto na przykład na co dzień śpiewa pod prysznicem, ale uwielbia śpiewać, no to niech z tego programu wyniesie coś dla siebie.